Tak wygląda obecnie Park Miniatur Sakralnych w Częstochowie. Otwarty w 2011 roku obiekt niszczeje z dnia na dzień i nie przypomina już miejsca, które niegdyś chętnie odwiedzali mieszkańcy i turyści. Dziś o parku wiele osób już nie pamięta. Czy pamięta pani Park Miniatur Sakralnych w Częstochowie? Nie, nie kojarzę. Wie? Nie. Był taki obiekt? Nie byłam tam. Są też tacy, którzy byli w parku, ale ten ich nie zachwycił. Byłem. Nieciekawe. Dlaczego? Bo to takie małe, takie udawanie czegoś, wie pan. Ani to wierne kopie, ani to wierne jakieś oddanie. Taki park ze ścieżką. Byłem tam. Można odwiedzić, no ale jestem mieszkańcem, no więc raz wystarczy. W Parku Miniatur Sakralnych można było zobaczyć m.in. miniatury Placu Świętego Piotra, Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem czy Ostrą Bramę w Wilnie. Dopełnieniem parku jest 14-metrowa figura papieża Jana Pawła II. Dziś obiekty są naruszone zarówno przez czas, jak i wandali. Niewiele wiadomo też na temat obecnych właścicieli tego terenu. Myślę, że w tym takim pierwotnym zamierzeniu wyglądało to na początku całkiem nieźle. Później niestety prawdopodobnie nietrafione nieco inwestycje w tym parku. Takie elementy, które z różnych przyczyn może nawet nie pasowały do końca do samego parku miniatur sakralnych. Rozszerzały niby ofertę, z drugiej strony nie wiem, czy nie doprowadziły do tego, że ten park nie miał takiej jakby jednolitej oferty. Mowa tu o placu zabaw, parku linowym czy kinie. Informacje o Parku Miniatur Sakralnych można jeszcze znaleźć na facebookowym profilu, ale ostatni wpis pojawił się tam 7 lat temu. Podany tam numer telefonu odbiera była pracownica, która jednak z parkiem od dawna nie ma już nic wspólnego.